Okręt nasz wpłynął mgłę i fregaty dwie popłynęły naszym kursem, by nie zgubić się. Potem szkwał wypchnął nas poza mleczny pas i nikt wtedy nie przypuszczał, że fregaty śmierć nam niosą. Ciepła krew poleje się strugami, wygra ten, kto utrzyma sik. Udział ktoś przykryje się falami, jak na Bóg ocalimy ryk. Nagły huk w uszach grał i już atak trwał. To fregaty uzbrojone rzędem w setkę dział. Czarny dym spowił nas, przyszedł śmierci czas. Krzyk i lament mych kamratów przerywa ogniem katów. Ciepła krew poleje się strugami, wygra ten, kto utrzyma sił. Nam minął z tym graczem wspaniałym. W huku dział ktoś przykryje się falami, jak na Bóg ocalimy ryk. Trzask to sterwurtę rozwaliła jedna z naszych sal. Żagiel staw, krzyknął ktoś, znów piratów złość, bo od rufy nam powiało, a fregatom w mordę wiało. Ciepła krew poleje się strugami, wygra ten, kto utrzyma sik. W huku dział ktoś przykryje się falami, jak na Bóg ocalimy. Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pierwsza w pogoń szła, wnet aborda. Siemka, czat. Rozpoczęli, gdy dopadli nas. Hejka, Szyper ich dziury dwie zrobił w swoim dnie. Nie pomogło, to psu bratom reszta z reizwisa za to. Drodzy widzowie, specjalnie dla was, dzisiaj, 19.13. Oj, tak. Płakrę poleje się strugami, wygra ten, kto utrzyma sik. Oj, tak. Udział ktoś przykryje się falami, jak da Bóg ocalimy ryk. Zatem alertyk, zaraz sobie ogarnę muzyczkę. Kiedy noc zamyka oczy, widzę w moim śnie. Tamci, co śpią na dnie, uśmiechają się. Ich straszną śmierć pomścili bracia, którzy zwyciężyli. Ciepła krew poleje się strugami, wygra ten, kto utrzyma sik. Huk udział... Widzowie, poza tym monsterkiem, którego mam... Ej, to serio mam legit w lodówce tylko wodę, serio? Czajcie, 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 czajcie. Tylko mam wodę. Legit. Ale że zdrowy tryb życia. Ale że zdrowy tryb życia. Pogu. Akcji pogu. Jak na Bóg ocalimy. Dobra, czekajcie, bo dopiero wyślę alerty. O kurczę, Marta, dziękuję bardzo. Dobra, jakieś zdjęcie na alert potrzebujemy fajne. Ewrony śpior. O, to jest dobre. Na alercie.
Discord. Informacje at everyone. Dobra. O! Dzień dobry, czat. Jak tam Dzionek? Jest okej, okay, jest całkiem okej, okay, to dobrze. O, let's go. O, ten smak zimnego picia o poranku. O. Lecimy czas. We fly. Czat, dzień dobry. Dzisiaj nie mam pojęcia co. Nie mam pojęcia co, ale sobie wykminimy coś. Dzisiaj jest jeden z tych dni, w których nie mam pojęcia co. Jakieś sosy będzie trzeba. Nie wiem, co będziemy grać, ale coś sobie znajdziemy, okej? Okay? Coś sobie znajdziemy. Potrzebuję jakiejś piosenki jeszcze. Zobaczymy, co jest na tym. Dzięki za... Na playliście polecanej. Kamil Stok! Nie, no nie mogę. Proszę, tak. 15 miesięcy subskrypcji i 44 miesiące oglądania ciebie, Patusia, no tak. Ale super jesteś. Polecanych jest to, co już słuchaliśmy. Jesteś kace pozderki. Tobiasz nowy! Mitfor nowy. Super jesteście, czat, trzy, a i ty Kamil też, ale pewnie odrujesz tak, że... Filciak, dziękuję bardzo! Nie, no czad. Coś za mil jesteście dzisiaj, coś chcecie. Coś chcecie, mi się wydaje. Yoshiego można, bo byliśmy? Yoshiego? Yoshi. Nardy na nogach, ręce szeroko, gogli nie wziąłem, więc śnieg wpada w oko mi. Donatuję streamerów, jeśli powiedzą o mnie coś miłego. A co ja powiedziałem o Yoshi? Że z szmatą pewnie, nie? Ja pierdzielę. Kurde, a mogłem dostać pieniądze? Widzicie? I to jest właśnie lekcja. I to jest właśnie ta lekcja. Mogłem powiedzieć coś miłego. Co? Nic nie powiedziałem. Gadem, czyli oplułem. Najgorzej. Wolę nie oglądać. Bibletku. Dzięki, Juli. Ty znasz to uczucie, miła jest. Najgorzej. Powiedziałeś, że debile piszą post do YouTube, bo to na pewno nie Yoshi. O nie. Jak się zgubię w górach, to mi podaj swoje kordy. Kurde. Najgorzej. Najgorzej. Siła Xylax. Cześć, że jeszcze mi nie zaakceptowali emotki. Ale w sumie wczoraj była niedziela. No jest jak jest. Koniec karnetu. Ale piosenka. Będę dziś leciał jak Kamil Stok. Lecę szeroko, lecę jak tok. O! Prezydent, przeżywa szok. Wchodzę na stok. No dzisiaj czas będę potrzebował Evron Blushów. Tak zwanej energii. Są prezydent, przeżywa szok. Warszawa. Serio, Yoshi! No nie, no widzowie. Biblet Hump. Najgorzej czat, nie, no ja wiedziałem, że coś odwalę. Ej. Prosta sprawa. 4 godziny spania Wiltrop, ja spałem 2. Jak można spać 2 godziny? Nie, no też mi się pewnie zdarzyło, nie? Pomimo, że jestem od niecałego roku na streamkach, to bardzo się tu dobrze bawię, a w dodatku dzisiaj moje urodzinki Blush Hook. O kurczę, wszystkiego najlepszego! Nie należy, Freeze jeszcze się odpalił? God damn it. A już chciałem Yoshiego puszczać. Freeze bus! Lecimy, czat! Czekaj, się wejdę na TS-a.
A nie jestem na TS-ie. Czat! Siema, podpiszesz. Chmurka za mną, chociaż mamy teraz czyste niebo, wórka nie skończy. Nie, jasne. Czat. Jest na tej platformie, osoba streamująca, która robi next level, next level, w ogóle na innym szczeblu streamy. I jest to samica. Powtarzała, synek pracy miała rację, ci z każdego dnia zrobię sobie bez kitu. Wakacje. No. I ty sobie ten zrób. Za to dobry jest. Bez kitu. Jesteś mordą za róg. Jedność tych ma odrób. No. Robimy sobie traczek też dla bezkitu. Ale jest to mordu sporo naszej zojaweczki. Że nam się było słychać kryteria, o jakie powiedziałem. Kuzi, więc lepiej podaj mi ręcznik, ziom. Robię jutro z kumplem skydiving. Wszyscy słyszeli. W locie sklejam ten high five z nim. Na co dzień więcej słońca dawaj mi w końcu. Nie, serio, jest serio, lato, serio, jest serio, 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 serio. I Mr. Milo, dziękuję bardzo. Ale że hajs, który jest normalnie budowany, tak, o. Dziękuję bardzo. I jeszcze Wojty Alek, dziękuję bardzo. Dobra, czekajcie, przede wszystkim Zelmaik, dziękuję bardzo, również Michał, dziękuję bardzo. Upkup, Milciak, Acid, Nixter, dziękuję bardzo. Czacha, Pantera, 3000, Kamikaze, Roczek, let's go. Czat. No joke. Pokażę wam, okej? Okay? Jak jest początek streama, czat. Jest typiara. Ja ją pokazywałam tak plus minus. No nie? Kiedyś chyba o niej wspomniałem. Może dzisiaj duszki peposzy? Dawno nie było sadge. Czat. Jej stream jest posrany. Code Mike. Code Mike, nie wiem jak ona się nazywa. Tak. To jest ta typiara. Czat. Ja pierdzielę. Pokażę wam. Bo to jest insane, co się dzieje. Kuseczko, blusz, hukar, no, że pół roku w komunikacji. No joke, no joke, no joke, patrzcie. To jest streamerka, która nie streamuje siebie, tylko streamuje swoją wirtualną postać, swój awatar. Ma na sobie strój, który przechwytuje motion capture, tak jak, nie wiem, robi się w filmach, wiecie, nie wiem. Jak się w filmach animuje postać, której nie ma, nie wiem, w Grze o Tron albo czegoś, wiecie o co chodzi, no nie? Nie to, nie to, nie to, nie to, spokojnie. Kat Jamy, proszę uspokoić. Jak w rodzinie, słońce wchodzi, i czat. To, co ona ma na sobie w trakcie streama, jest postrane. Czekajcie, pokażę wam. Pokażę wam, co się dzieje na streamie. Pokażę wam, widzowie. Bo to jest fucking insane. Ta typiara, patrzcie to. Wygląda tak. Nie tak. To jest jej postać. I czat, ten stream jest bardziej next level, niż kiedykolwiek da się to zobaczyć. Bo tu nie chodzi o to, że ona streamuje awatar, tylko to są tak posrane rzeczy, jakie ona ma. Wiecie, co ona ma na twarzy? Patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Kiedyś. Patrzcie, dwa miesiące temu, nie, dwa miesiące temu już też było. Dwa miesiące, last month, dwa miesiące, czy ona usunęła klipy? Kurczę, bo najlepsze było, że kiedyś jej twarz w ogóle się nie ruszała, no nie? W ogóle się nie ruszała. Teraz ona ma na twarzy, patrzcie co, pa. Jezu, wejść teraz na Twitcha, jak jest offline chat, to jest insane. Typiara teraz na twarzy, żeby przechwycić twarz tej postaci, ma coś takiego. Czaisz? Tylko po to, że jak otworzy usta albo się zmartwi, to żeby ten awatar też się zmartwił. Rozumiesz, o co chodzi? Typiara jest fucking insane. Tak to wygląda bez tego. Czaisz? Ma strój, który przechwytuje jej ruchy. I to nie jest... I to... Czat. Myślicie, że o, no, spoko, nie ma problemu. Typiara po prostu przechwytuje siebie i jest awatarem. Nie. Typiara ma 17 kamer i patrz tu, co się dzieje, patrz. Ona ma kamery, które przechwytuje od każdej strony, patrz. Ma kamerę, teraz niby na siebie, no nie? Teraz pokazuje kogoś na ekranie w wirtualnym pokoju, to jest przechwytywanie monitora, jak gada z kimś na Discordzie, rozumiesz, o co chodzi? I ten pokój, patrz, widzisz to? Widzisz to? To jest kolejna kamera. Czekaj. Która przechwytuje ją od boku, rozumiesz? To jest jakby jej prawdziwy pokój, ona serio ma po lewej monitor, tylko to wszystko jest przerzucone do wirtualnej rzeczywistości, rozumiesz? Ona może robić house tour, może po prostu wstać z krzesła,
i chodzić po pokoju, bo któraś z 17 kamer cały czas ją przechwytuje. Czaisz? Więc to nie jest taki deal, że o, pewnie, ona po prostu siedzi w stroju przy komputerze i zamiast niej jest postać, bo to nie jest aż takie trudne. Ty piara jest fucking insane. To trzeba powiedzieć, czat. Dosłownie ona... Już pomijając to, że na jej koszulce jest Twitch chat, nie? To już tam, wiecie, jakiś fajny trik, no nie? Ale w tym pokoju dzieją się takie rzeczy, że na przykład jak ona dostaje gifta, gift suba, to prezent spada gdzieś w pokoju, czaisz? Posrana opcja. Albo jakieś... Można za bitce wykupić, że ją eksplodujesz. Czaisz? To jest jakieś insane, co tu się dzieje. I czat, technicznie to ogarnąć, to jest po prostu jakieś posrane, nie? No ty piara ma coś takiego w ogóle na twarzy teraz, żeby przechwycić emocje twarzy tej postaci, czaisz? To jest przecież jakieś insane. A ty piara tak wygląda, nie? Ja pierdzielę. That's actually insane. Naprawdę. Small possibility. Who is it? Obama. Czajcie? Ty piara jest fucking insane. Ej, czat, przyszły. W 2030 już nie będzie ludzi streamujących tylko awatary, czaisz? Awatar. Wiecie, jakie to jest, kurde, ciężkie coś takiego ogarnąć? Ja pierdzielę. I najlepsze jest to, że za bitsy możesz kupić, co się dzieje na ekranie. Na przykład body pillow. Pojawia się poduszka. Na gdzieś w pokoju. Czaisz? Fucking insane. Naprawdę, to jest posrane, czat. Ten stream jest początkiem, ja wam to mówię, to nie jest jakiś randomowy projekt. Bo ja wiem, że chyba Konop o tym mówił, no nie? Że jest typiara, która streamuje jakby VR-a. I jasne, nie ma problemu, oczywiście, pewnie. Tylko czat, to nie jest tylko VR. Typiara normalnie zapierdziela po domu normalnie sobą, rozumiesz, o co chodzi? Typiara zapierdziela po wirtualnym domu sobą, jak pieprzony sim! Czaisz to? Ciężko teraz jakieś klipy znaleźć, no to wiesz, nie będę teraz latał po kanale, nie? Ale generalnie, no, posrana akcja, tyle wam powiem. Posrana akcja. Jakby jeszcze jakiś w ogóle czaisz se po pokoju. Nie wiem, co tu się stało, whatever, ale generalnie, no, widziałem jakiś klip dzisiaj w nocy, gdzie ona po prostu chodzi po pokoju, czaisz? Jak kamera wyczuje ruch, wiecie, jak monitoring, no nie? To odpala się ta kamera. Więc jak ona idzie do kuchni swoim awatarem, to włącza się kamera w wirtualnej kuchni, czaisz? To jest fucking insane, naprawdę. To, co się dzieje, to jest jakieś posrane w ogóle całkowicie, nie? This is my nun skin. Oh, okay. Alright, that's nice. I protect the Lord. Czaisz? So we got a lot of couple DLC skins available. To jest posrana akcja. Ale zdajesz sobie sprawę, że ona wystawiła nogę na biurko, swoje biurko, ale też wirtualne, zmieniła kamerę i ta kamera ją przechwytuje od tyłu, normalnie z nogą na biurku. Ja pierdzielę! Cyberpunk Ariel! Dzięki Maniek za doroczne wsparcie 3. Cyberpunk Ariel, a wiecie, co jest a propos Cyberpunka? Pamiętacie, jak mówiłem, że w Stanach wróciło RP, a ja na to wpadłem pierwszy? Kojarzycie? Kojarzycie taką rzecz? To patrz, to się odwaliło, nie? Wczoraj sobie oglądam, jak idzie to RP w Stanach, no nie? I stary... Excuse me, wszedł na serwer i chłop z głosem tego Keanu Reevesa odgrywał pieprzonego tego samuraja z Cyberpunka. To jest po prostu złoto. Chłop jeździ takim rozwalonym trakiem jak w Cyberpunku. Patrz to. Chłop się tam podchodzi i mówi, że został cyberprankowany. Słuchajcie głos tego chłopa, tego Keanu Reevesa. That's impossible. You can't drop your pocket, idiot. I'm X, and you just got cyberpunked. Pato! Drive. Witam szanowny czat i pana streamera Mlady. Ja tu tylko wyczucha przedłużyć pewną dłużę. Czai się go głos, chłop ma głos jak Keanu Reeves. Dare you fucking go, samuraj!
I put him in his place today. There we fucking go, Samurai. Fucking Corpo. Czy ty czaisz, jakie złoto na tym serwerze? Chłop normalnie z głosem tego odgrywa pieprzonego Keanu Reevesa. Nie no, trzymajcie mnie po prostu. I put him in his place today. There we fucking go, Samurai. Fucking Corpo. Chłop takim trakiem jeździ. Nie no, nie mogę, widzowie. This car is fucking trash, dude. But you know what's important. When you know you're gonna take it. Teksty z gry, chłop odwala. Nie no, czat, powiem tak, no to jest złoto. Kurczę, gdyby tylko takie osobowości w Polsce były, nie? No niestety, ale co, w Polsce jest odgrywanie gangstera chyba. Jest jak jest. No, ale powiem wam, że niektóre osoby naprawdę mocne charaktery. A wiecie, że jest osoba... Kojarzycie z GTA RP Kuja? Kuj? To był taki Chińczyk. Kojarzymy? To chłop gra na tym serwerze, czajcie? Na tym NoPixelu. Na tym największym w Stanach. Ja pierdzielę, Pogu! Czajcie? Oglądam sobie Soda Popina, który właśnie gra na tym serwerze w GTA. I podchodzi chłop, który ma ten sam głos co on. Myślę, ty, co jest? Wchodzę, patrzę, a chłop normalnie gra w GTA. I okazuje się, że normalnie. No, smaczny. That's insane, normalnie. Actually Pog. Oj, patrzcie, tu jest ta różnica, widzicie? Tutaj postać nie przychwytuje oczu, widzicie? O, ta postać ma cały czas oczy w jednej pozycji. Bo tutaj jeszcze, 2 miesiące temu nie miała tego, żeby przychwytywać oczy. Ten czat, ten stream jest przesrany i ja wam mówię, to jest początek. Takich streamów będzie więcej i więcej, a niedługo pewnie nie będzie, znaczy niedługo, na pewno długo, ale nie będzie stary w ogóle ludzi. Ludzi nie będzie na tym Twitchu. No tylko normalnie VR-owe postacie, czajcie? Insane. Jak w Black Mirror. Ej, kurczę, oglądamy jakieś odcinki Black Mirror, już nie pamiętam jakie. Ale no było. Ebrozi, dziękuję bardzo, 15 miesięcy. Dobra, fuck it, jak już wam pokazałem to. Już 15 miesiąc? Pepolowe dzięki Ewronik, że jesteś się. Ebrozi, to ja dziękuję bardzo. Ale że moje funny moments jest? O kurde. Dobra, czekaj. Jedzie. Mikołaj jedzie! Halo, panie Dobra, Mikołaju! No czekaj, zawołaj. O, Ariel! Panie Mikołaju! W ogóle, ale jestem zdenerwowany, widzowie. Czekajcie, bo jeszcze wam to powiem. Jak ja jestem zdenerwowany, to jest insane. Czemu żadna pieprzona strona internetowa nie może działać? Wchodzę sobie dzisiaj, bo obiecałem, że... wiecie, powiedziałem Torkowi, że dam mu całą listę kandydatek na randkę w ciemno rano, żeby zweryfikował je, no nie? Wchodzę na Instagrama, skroluję. W pewnym momencie Instagram się zawiesił, no nie? I czajcie, że dostałem... Temp bana. Wchodzę w moje kontakt requesty i widzę coś takiego. Wszystkie prośby o kontakt. Mi kółko się kręci. I sobie myślę, okej, pewnie trochę długo się wczytują, no nie? Wchodzę na swój profil. Pyczku, tu nikogo nie ma. Tak wygląda mój profil, on już jest wczytany. Cześć? W sensie inni widzą mój profil, tylko ja swojego nie widzę. Mam jakiegoś bana. Wchodzę w Instastory. Tak wyglądają Instastory u mnie. Siema. Co tam? Czy ty to czaisz? Bo kwestia była taka, że scrollowałem na dół i musiałem się, bo ogłoszenia o randkę w ciemno były przed moimi urodzinami, nie? Więc 19 Siema. Stycznia tyle osób do mnie napisało wszystkiego najlepszego, że musiałem scrollować na dół, no nie? Jak zaakceptowałem jedną uczestniczkę i kliknąłem zaakceptuj kontakt, to mnie przeskrolowało do samej góry, więc myślę, ja pierdzielę. Więc leciałem jak speedrun, wiesz, ziu. I w pewnym momencie się apka skraszowała. Ja nie wiem, czy Instagram stwierdził, że ja jestem jakimś botem, który scrolluje wszystkie wiadomości, ale dostałem normalnie jakiegoś timeouta na pół dnia, czaisz? Ja pierdzielę, kill me normalnie. Dzień dobry! No, powiedz do niego, nie słyszy przecież. Panie Mikołaju! Mr. Destructoid! Więc ja pierdzielę, ciężko. I kwestia jest taka, że... Ale że 14 miesięcy z takimi szefami Wisla... Bipisz, ale Mikołaju, dzień normalnie. Dobry! I jeszcze w ogóle 33 miesiące Wixol. Uuu. Czy jest jakiś prezent dla biednego chłopczyka? Szmata odjechała. Pojechał dalej. Chyba nie ma. Co za przebierany frajer.
Prezentu nawet nie ma, to co się za Mikołaja przebierasz, podrabiańcu? Kochany Damianie. Ty nie jesteś Damian, jesteś Dawid. Za koluś, no. Zesrałeś na samym starcie copypastę, ale dobra. Kochany Dawidzie, współżyję z twoją rodzicielką, a fakt, że jest twoją matką pod względem biologicznym tylko sprzyja mojej potencji. To żona i to było. No to operowanko. To ja mówię. Co za szmata z Nexem? Daj mi, mogę ja? Przepraszam, mam pytanie. Dzień dobry. Czy pani nas słyszy? Halo? Słucham. Bo kolega jest trochę wstydliwy i on generalnie chciał... Czad, Nexę zdradził. W tym momencie Nexę zdradził. Chciał prezerwatywy kupić i się boi zapytać, dlatego pasował mnie. Nie lista o poszukiwaniu pełnoletnich. Nexę zrujnował. Nie wyglądają za dobrze, uśmiech 3. Czyli... Diable ja, dziękuję bardzo. Tak już oficjalnie. Fajnie. To cieszę się. Fajnie. Ja się cieszę, fajnie. Bo naprawdę daje, fajnie. Daje nam to kartę przetargową, w razie czego, jak mamy geja. Jeżeli byśmy mieli dostać wszyscy bana na Twitchu, to możemy zawsze na homofobię zwalić. O. O to, actually to. True. Bo co, bo diable z gejem, to od razu ban, tak? No nieźle. Że możemy, jak dostanie ktokolwiek z nas bana na Twitchu, to zwalimy na ciebie. Bo i tak lubisz, także... Ale! Czy wy w ogóle wiecie, że Diables się przyznał, że oszukiwał na rozprawie sądowej? Stary się przyznał! Przyznał się! Weird, champ. O, tu wyskoczy coś, uważajcie. No właśnie. Ja pierdziele, od kiedy Zeus... Od kiedy tu są jumpscary? Przepraszam bardzo. Pamiętam. To łatwiej, blacha. O, Ultimate Chicken Horse, to jest actually fajna gra. Siemka, Edon. Ty jesteś taką prostytutką, Boże! Ty naprawdę z matką Diablesa to chyba piony ze zbijacie, nie? Ej, co z moją mamusią? Zostawiam mamusię z kurą. Chris, dzięki bardzo. Powodzenia z Kasią. Stary, co zrobił czat? Dobra. Ten pieprzony portal. Portale są za OP w tej grze. Kurde. Ale ograni! Naprawdę! Chciałem zarzuciło mi postać, no. Uwaga, streamerka istnieje. Diables. A nie, Diables jest super osobą. Tylko Diables musi... Co Diables musi? Diables, co ty musisz zrobić ze sobą? Nie wiem, chyba zrobić magika. Jezu, Bible chłop. Tak? Ale patrz, jak ci typiara pisze od razu, żeby ci usiadła na mordzie. A to w sumie spoko. Na 3 miesiące chyba fajna relacja, nie? No ale właśnie, bo straszne, widzowie. Ja nie szukam żadnego. Ta, już na dnie pewnie nie na całe. Bo nie wiem, czy... Bo to na tą trasę jest ten problem. Kolejna gra. Blacha też zresztą. No to... Ja... No co jest? Nie. Co wy? Co jest? No! Psychopacie! Co tak wypruł do przodu? Nie mam pojęcia, pewnie nie ja. Nie, no nie mogę. Siema, Nexe. O, ja! Kamil! Mieliśmy się na Fortnite, coś tam było, wiadomo, gadane i tak dalej, ale na KM złapaliśmy taki lepszy kontakt, chyba powiedzmy. Bliższy kontakt, chodzi o seks, złapałem tak. Taki mocniejszy kontakt. Czy to Wojciech! Na Amongu? Nie. O! To tak. Jest gra! Co my ćpiemy? Okay. Czad, to jest kac po whisky. To wy... Oj... Szósteczka? To jeszcze może double blaszczyk? To może jeszcze jedną? Uno Craiga z... Zmień diababa... Dziaba. Bardzo dobrze wiesz, dla co zrobić? Ej, odwalało nam wtedy. Teraz przed komputerami. Mordy! Takie. Zdać się pytania, o co chodzi? Czekaj, co ja właśnie kurde oglądam? Pepo Meldał? Stary, ten tydzień to jest jakiś ostry wjazd. No. Najpierw Diables robi Airiele, teraz jakieś ućpane Uno. Co się stanie jutro? A czy nadążacie, widzowie, nad tym kontentem? A teraz patrzcie, uśpane uśmiech. Nie słyszałem swój głos. Nie graj. I know what is going zagraj. Ja o tobie, Kamil, nic nigdy złego nie powiedziałam. O, pamiętam to. O kurde, mogłem się nie śmiać. Błagam, daj to. Dobra, blaszka. Blaszka, rozwalamy ich, nie? Wiesz o co chodzi, nie? Widzisz co mamy, nie? No dobra, oroń zrobimy, Toruś. Twój stary zaorał mi... Matkę, tak, prawda, twoją matkę zaorał, no. O, bez kitu, wyruchał ją totalnie, dobra.
Jezu, myślałem, że to bitsy teraz, a to nie tu. Kurde. Penisa. Gigantycznego penisa. Ultra pytona. Z tymi zerami. Serio takie rzeczy mówią na tym streamie? A pamiętać, że mają, nie? Straszne widzowie. Nie. Nie słuchajcie mnie. Ta koza się odpaliła. No ja. Jezus Maria, co to było? Nie. Może nie ma rzutu, no to nie ma rzutu. No to ja też... Oho. 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 Ty wiesz co? On wie co. O, ja nie mam... Oho. O, co? O mój Boże. O. Let's go! Let's go! No jest oro! Do obozu blaszki! Yes, daddy! To co robisz? Och, dziękuję. Oj, ten! To inne Uno! Masz, prosto na twarz! Mi! Och, dziękuję! Nie mogę grać w grę, let's go! Ja pierdzielę, co się stało. Przypomnę, że lepiej nie trzy dni temu od grubych mnie zwyzywała. Jula Bednarek. Pamiętaj, że znam to nazwisko, Jula. Teraz wysalkować cię to jest żaden problem. Jula? Ale co ty jaka chcesz Juli Jula? Robić, powiedz mi? Jula na czacie teraz, widzę obecna. Jula to jest akurat sztywniutka, nie ma problemu. O! Nie wiedziałem jeszcze że wtedy. Że martwa, D2, jest Jula zmarzona, o mój Boże, RIF na czacie! F-ki na czacie, bibletku, biedna Jula. No nie, no tak się to musi kończyć. Udaje się. A Jula była taka sztywna. Nasz. Ja pier... Powiedział ojciec na pogrzebie. Co za debil. O Boże. Robię. O Boże. Apologies. Ja gram na gitarze teraz. O! Okay. Park, o, przeczytajmy zasady. Uwaga, czat, bo będzie jumpscare. Aaaa! Wyższą maty z czatu, tempę. Dobra, wciśnij taba i wyszukaj Bigfoot. Two days, few days. Powinniśmy tu zaśpiewać, no nie? Jak jesteśmy tak na takim szlaku. Weń drogę. O! Ja pierdzielę! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Strzelaj to! Strzelaj to! Uciekaj! Jezu! Ma kogoś, ma kogoś! Puszka! Ja! Nie, dlaczego mnie? Błagam! Aaaa! Ała! Ała, dostałem hita! Ała! Znowu! Edek? No czemu mnie? Co? Ała! Dobra, wstałem, wstałem! On mnie powalił! Biegnie znowu po mnie! Ja się chowam! I Blazy! No strzelajcie w to, strzelajcie w to! O! Go do diable... Ała! Umieram! Umierasz, trzy kropki. Zostaw mnie! Zostaw! Ja pierdzielę! Dedek! No, dawajcie, wal, wal, wal w niego, dobrze! W pułapkę, w pułapkę! Broni mu prawie nic nie robił! Umarłem! Użyć hydrauliksów? O nie, no i co, tak jakby no i co takie liny, które ci wciągają tu na górze, nie? Co z tego, czat? Czyli musisz na przykład zrobić jakąś wiesz, jakąś taki pałąk, który to trzyma? Nie, nie, nie rozumiesz. Nie. Ja to już zrozumiałem, słuchaj. Nie, nie, nie. No i patrz, jaki fajny most, czat, S? Jezu, nie wiedziałem, że to jest jakaś motorynka, no ja pierdzielę! Patrzcie tam mocniej! Co za debil! No nie mogę po prostu, no nie mogę po prostu, no. Przyjmij piątkę, blacha. Ja połamam przycisk. Tak, ja to w czoło może. Ej, ale kozacki most zrobiłem teraz, tak patrzę. A, dobra. Niestety, zabawiło się. Stary, jakby teraz był speedrun challenge, ja bym to zaorał. No joke. Stary, Oceans... No, chyba Thorkowi się herbata skończyła robić jakiś czajnik. Prawda, optymalizować jakieś rzeczy, jakieś tajniki, stary, Oceans robi, strategy, no, the way. Oceans robić strategy, czy coś tam, nie popełniać jakieś... Ja no, nie mogę z typa, no. Głupich błędów. Nie. Dawaj, Diables. Oj, golfik! O, zaszka. Wyobraź sobie, że ten Hollywood to jest Shiana. Jak to jest? Tak, puk, od razu wleciał, widzicie? Od razu. Od razu. A, jest, jest, jest. Gdybyś wysłuchał do końca. Od dawna walczę z depresją. I niezależnie jak dzień potrafił się zebać przez ciebie, zawsze pojawiał się uśmiech na mojej twarzy. Wreszcie znalazłem.
Wreszcie znalazłem kogoś, na kim mi zależy, moją dziewczynę. Anonimowy. Cieszę się, cieszę się. Samiec alfa, wiesz o co chodzi, nie? Wiecie, że ten donate mnie obraził i ten chłop nie ma depresji, no nie? Bo było słowo, niezależnie jak dzień potrafi się zepsuć przez ciebie, zawsze pojawił się uśmiech na mojej twarzy, bo znalazł dziewczynę. Ale celownik zawalisty. Nice. Dobra, Naya ma takiego aimbota, to jest insane chat, jakiego ona ma aimbota, serio. Alfa, wiesz o co chodzi, nie? Czy ty widzisz, co się dzieje z jej celownikiem? Ale celownik zawalisty. Nice. Chat, ja serio nie chcę nic mówić. So? Forza tak, CD. Kurczę, ona ma przecież soft aima jak HXD, ale nie mówię, bo to nie miło. Co B? Ale patrzcie, no, ten te celownik w momencie strzelania on... Chat, bo wiecie o co tutaj chodzi? To nie chodzi o to, że ona zabiła. Tylko celownik nie wie gdzie pójść, w momencie strzału idealnie idzie na postać i w milisekundzie tego, jak postać umiera, celownik znowu się gubi. Czaisz? Tylko na moment strzelania w ciało jest perfekcyjnie. Potem panika znowu. Kurde, widzowie, no tutaj coś mamy. Mamy poszlakę. Force CD. Nice. No nie no. Widzowie. Chat, ja serio nie chcę nic. Dobra, inaczej dobra, wyglądało. Mida będą lecieć. Fog? No serio? A myślałem, że... Low jest. Nice. Jeden jest pod B. Widziałeś to, kurczę? Ja broni potrzebuję. Podobnie do naszego, więc na pewno coś z niego było. A tutaj macie kawałek tego reportażu. A jak patrzy na subca ma, to na twój widok Kamil ręka sama wchodzi w spodnie samego. O Jezus, degeneraci. A że to sama reakcja? Zastanawiam się, jak bardzo antykoncepcja jest potrzebna na świecie. Imagine urodzić dziecko, które będzie z nim snajpowało w CS-ie. Przecież to trzeba... A w sumie jak jest responsowany. No jakoś muszą wygrywać przecież. Wydaje się, że to mógł być powód uszkodzonych zabezpieczeń, wiesz? Ja jestem Evron. Kojarzysz? I teraz patrzcie. Co ja tu robię? Ja nie mówię do Kasi, do jej oczu. Czy do jej ust. Aha, zwojętam. Tylko technicznie mówię do jej mózgu. Czaisz? I teraz mój mózg sprawia, że ja chcę powiedzieć siema. Więc używam mięśni ust, żeby powiedzieć siema. Ale co ona wtedy robi? Ona słyszy to uszami, że ja powiedziałem siema i informacja idzie do mózgu. Czyli technicznie nasze mózgi ze sobą rozmawiają. Tylko że z racji, iż mózg sam nie wydali z siebie dźwięku, to musi pomóc sobie instrumentami. O mój Boże! Czaisz? Czaisz, czat? Więc jak mówisz, że mózg mi zabrania czegoś zrobić, to jaki mózg? Ja jestem mózgiem, no nie? It's me! Mario! Ruszył projekt, no joke, ogarniania tego serwera GTA z Dorianem. O, Polgis! No. Ja powiedziałem, że się zajmę rekrutacją, on tylko czy będzie Keanu Reeves? Będziemy mieli na dwa tygodnie taki projekt, tylko oldschoolowa ekipa i ewentualnie, no właśnie, ludzie zaproszeni jeszcze przeze mnie, no nie? Czyli... Wiadomo, kto, nie? Więc easy. Więc naprawdę będzie. Jeszcze muszę o tym tylko Pago powiedzieć, no ale to wiecie, jak serwer wystartuje, więc wydaje mi się, że... No to zależy już od Doriana, bo ja powiedziałem, że się zajmę składem, tylko niech on zajmie się... Czemu ja mówię takie rzeczy? Nie chcę się zajmować składem. Dorian, zajmiesz się składem. Diablecem można było, konie kraść! Ale oni... A Monika była okej. Piękny jak okręt. Za moimi żaglami. Fajne. Ale że Tobias versus ekipa rapy? Minecraft King of the Kids jest jakiś nowy film? Czy randomowo był w godzinę temu? Moja żona czeka na mnie. Aż wrócę do domu, bo już 3 tydzień mnie nie ma. A poko! Ja dalej liczę, że Erwin nie opluje. Poko! Biblet hump. I Madzia, cześć Kamilek, Evron, może szybki podpisik? Powiem tak. No dobrze. Evron i Lidousa jednego skipnęliśmy. O, to możemy, a ja akurat podpiszę profil. Hello everyone, this is your... Chat, ale dzisiaj? Nie wiem, co będziemy robić na streamie. Nie mam pojęcia. Daily dose of internet.
A photographer wanted to see what pills look like when they dissolve in our stomach. Tabletki jak wyglądają w żołądku? No w sumie spoko. Nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie. Tato, nie. Nawet ładne niektóre. To jest, co się dzieje z tabletką w żołądku, czat. Jezu, tu ktoś... Co jest? Dude, what? How? How? Are there this many of you right now? You guys are unreal. Bogu! Ale zawaliste! You all right, mate? You can't park this, huh? This guy was trying to- Ja pierdzielę, UK to jest zupełnie inny ten. Teraz normalnie mówicie, jak w Stanach to Hey mate, hey Mark, you can't park him, mate. Oh, I know I can't, man. Ja pierdzielę, że oni tak mówią. You all right, mate? You can't park this, huh? This guy was trying to get the snow off the roof and it worked a little too well. Kejko na klap. Po prostu nie można. Hell yeah, brother. O Jezus, żyjesz? Halo? O kurde, żyje. Ej, ale w Warszawie to jest teraz tak przewalone, nie wiem, ze śniegu tyle? This bed is 33 years old and is too old to fly anymore, but with some help he can still do it. Chat, wiecie jak bardzo OP Pokemonem jest nietoperz na świecie? Let me explain. Chłop słyszy oczami na jakiś miliard w ogóle częstotliwości. Chłop wyczaja jakieś częstotliwości. Chłop jest w ogóle toksycznym Pokemonem. Przenosi jakieś wirusy, potem wybijają pół ludzkości. Chat, nietoperze to jest jakiś OP. Nietoperze jest zbyt OP na tą planetę. Trzeba znerfić. Ja nie wiem. Czaisz? Chłopy w ogóle śpią do góry nogami, nie? Ja pierdzielę, actually OP. A nie, sorry, on nie słyszy oczami, on widzi uszami. Czaisz? Ma echolokację wbudowaną w organizm. Przecież to jest jakiś OP, nie wiem, znerfi to ktoś? Chłopy w ogóle jeszcze są toksycznymi Pokemonami, jakieś wirusy przenoszą. Ja pierdzielę. Stary, zjesz jednego Pokemona, to chłop normalnie rozsiewa jakiegoś COVID-a na świecie. That's fucking insane. Help, he can still do it. Nie, ktoś znerfi, jest za bardzo OP. Nie ma kontry. Jeszcze lata, o, no jeszcze lata. Muszę mówić, że jeszcze lata. Ja pierdzielę, latający Pokemon toksyczny. Insane. This person set up a synthesizer that allows us to listen in on the electrical signals that mushrooms create. Elektryczne sygnały grzybów? Brzmi jak mój modem. Ja pierdzielę. O! Stary, uciekaj, coś wybucha! This newborn baby looks completely exhausted. O nie! Jezu, wygląda jakby miał 70 lat. Młody, the a Russian stary. Military made a giant hovercraft that is capable of amphibious landings. O, easy! Easy w prawdziwej skali. Nice. No to jest easy, chat. Poduszka na bucie. Nice. This guy can pull off some amazing tricks with just a mechanical pencil and a blueberry. O! O! No i nice. Też tak bym zrobił. Here's a cool time lapse of a glacier in Argentina. That's the end of this video. I really hope you enjoyed, and I'll see you guys again very, very soon. Later. Damn, that's nice. Ej, nie, powiem tak, Daily Dowsik, quality filmy. Actually, pak, ciekawe skąd on bierze te rzeczy, z Reddita? W sumie nie wiadomo, nie? Nie wiadomo skąd. A nie, no są jakieś filmy na YouTubie. Ciekawe, ciekawe. No dobra, zobaczmy tego Dubiasa i chyba koniec intro, ale kurde, co my dzisiaj robimy? Czekajcie, społkuję torka, zaczep klienta.
spokuję Diablesa i zobaczymy. Siema, witam was w filmie z nowej rywalizacji pod tytułem King of the Hill, w której wraz z moimi przyjaciółmi Kubirem, Napirakiem i Mikolsem będziemy walczyć o przejęcie... Siema, Blasia! Siema! ...wielkiej góry. Osoba, która będzie stała A powolutku, spałem dzisiaj 4 godziny, wiesz? Biblet. O mój Boże, co tak krótko, co się stało? Nie mogłem zasnąć, straszne to było. Żyłem w takim błędnym limbo. Błędne limbo. W czarnym punkcie a co robiłeś przez 4 godziny, jak nie spałeś? No nie wiem, nie mogłem zasnąć. Ale miałem taki sen. Taki sen. Ej, słuchaj, wiesz co ja dzisiaj mi się śniło? Dawaj, 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 uderz mnie, no. Była imba utorka. I okay. Tak, wiesz, i tak jest trzecia w nocy, ja kończę montować i tak piszecie do mnie, dawaj przychodź i nagle do mnie, wiesz, kto do mnie pisze? Dziewczyna Nexe, co nie? Okej, okay, okej. Okay. I mówi, że jest taka imba, że ona aż musiała stamtąd wyjść. Okej. Okay. I no i obudziłem się, no i zdaję co nie pamiętam. A nie, najgorzej. Stary. Słuchaj, ale może dzisiaj przyśni mi się druga część? Może, może. Ej, nie, ja muszę zacząć świadomie śnić. To jest przewalone, ale muszę. Trzeba się nauczyć świadomie śnić. Po zakończeniu wcześniej wylosowanego czasu wygrywa. Jednak, żeby nie było nam tak łatwo, nie zostaliśmy poinformowani, ile ten czas wynosi, więc każdy będzie starał się być jak najdłużej na wyznaczonym punkcie. Oprócz tego, tym filmem chciałem zapowiedzieć mały maratonik, a mianowicie aż do piątku każdego dnia u kogoś z ekipy Rapy pojawi się film na kanale o godzinie 18:00, więc koniecznie śledźcie wszystkich. Ich, bo w tym tygodniu ukaż. Dobra, dobra. Ale do oglądania. I dobra, chodźcie, tak się w kółko ustawmy. Czyli King of the Hill muszą być na górze w wyznaczonym czasie, tak? Jesteś kurczak. Widzowie zasady już znają, wy również zostaliście zapoznani. Stąd widzicie tego, stąd widzicie te diamentowe bloki, tam na górze. Aha. Pod nią jest blok, no nie? I no ta osoba, która na nim będzie stać wtedy, kiedy skończy się czas, po prostu ta już cofam zasady czat. Proste. Ready? Tak. Ta. Mikols, ready jesteś? Ready, ready. Dobra. Go! O! Dobra. Jest! Dobra, okay. Stracili się tam kamień. Ja najpierw zrobię chyba toolsy. To będzie lepsze. Kowal! A, napierak ja, on się pierwszy. Craftuje ode mnie. Nie! Okay. Kowal! Odejdź! Oj, wszystkie pamiętajcie, powy! Pamiętajcie, że wylosowała się liczba minut od 1 do 60, więc nawet może... Czat, ja nie wiem, wymyślicie, że to jest jakieś nowe info, że Tobiasz Twitch? Ja teraz będę cofał i słuchał intra. Siema! Dzisiaj powiem wam, że 3% osób subskrybujących mój kanał ogląda moje filmy. Na pierdzielę te intra. Przez intra Minecrafterów każde takie żeby samo. No, ja 3 minuty i ta osoba, która po prostu pierwszy się dostanie na samą górę. To the action. Ten wygra. Miko, czy chcesz, żebym cię zabił? Ty, no niemożliwe, że... Co jest? Es! Ile bije drewniany ki... Opis zobacz, Zobacz również poprzedni film, drugi kanał, Instagram, Discord, Twitch. Witam was na filmie moi przyjaciele, rywalizowali ze mną Minecraft o szczyt góry. Zasady challenge zostały wytłumaczone na samym wstępie filmu. Oprócz tego powiedziałem na nim dużo ważnych wyrażeń, więc zachęcam, że przez pierwszy moment filmu, bo naprawdę warto. Nowych osób nie będę zmuszać do subskrybowania na kanał. Zrobisz tak, jak film faktycznie ci się spodoba. O! Dobrasz! Jakiś troll! Ile dwie kubie? Jest! Zostaw mnie! Ile masz dobra. Jezus, co Maria, dobra, to ja idę do kuchni, wy sobie obejście to intro, nie? Siema, witam was w filmie z nowej rywalizacji pod tytułem King of the Hill, w której wraz z moimi przyjaciółmi Kubirem, Buszem, Napirakiem i Mikolsem będziemy walczyć o przejęcie szczytu Wielkiej Góry. Osoba, która będzie stała w wyznaczonym punkcie na szczycie góry po zakończeniu wcześniej wylosowanego czasu, wygrywa. Jednak, żeby nie było nam tak łatwo, nie zostaliśmy poinformowani, ile ten czas wynosi, więc każdy dobra, będzie każdy starał się być jak najdłużej na... Let's go! Dobra. I no... Let's go. Kowal! A, napierak pierwszy. Ja on się craftuje ode mnie. Nie! Odejdź! Pamiętajcie, że wylosowała się liczba minut od 1 do 60, więc nawet może być na przykład, nie wiem, 3 minuty. Tak, ja po prostu udaję cię. Ja udaję. Zostanie na samej, tak, udaję na samą sobie górę. Ten wygra. Mikos, czy chcesz, żebym cię zabił? Ty, no niemożliwe, że... Co jest? O! Ile bije drewniany ki... Oddawiasz! Jakiś troll! Ile bije kubie? Je siekierki są takie mocne! Dobra. Tobiasz! Zabij go! Zostaw mnie, kamracie! Jesteście. A tam jesteście, widzę Kubira, was! Bo... Zostaw mnie! Ja potknąłem się, już go miałem! Dobra, sobie zrobię. No! Do cave'a wpadł!
Zamiast fokusować się na tym, żeby wejść na górę, żeby na samym dole będzie się cały czas biegać. King of the Mountain, znam hill. Całą górę, wiesz o co chodzi. Ale ogólnie nie macie limitu, żeby odchodzić, jakby możecie biegać po całym świecie, no ale Efron, ale jak planujesz, to musisz ustawić hasło klucz, żeby wyjść ze snu, inaczej rip. Tak naprawdę, no nie? Inaczej rip? Czy jak nie ustawię hasła na wyjście ze snu, to prześpię cały rok, tak? Jest ktoś, nie ma nikogo. Kurde. A napierak tak cicho siedzi i nie burz najciszej. Sam się nie obudzę już. God damn it. Co on może knuć? O! Jest! Jaki tajnik. Dobrze! Nie no, teraz świadome sny da się ogarnąć, nie? Tylko po prostu trzeba, wiecie, nie wiem co, bo nigdy tego nie robiłem. A czat, przecież perspektywa świadomych snów jest genialna, nie? Patrzcie, czasami macie, na pewno każdy w życiu miał fajny sen, taki mega dobry sen, no nie? I trzeba sobie zaakceptować, że przecież sny dzieją się w naszej głowie, no nie? To my kontrolujemy naszą głowę, jeżeli ją wytrenujemy. Więc jeżeli wytrenujemy ją odpowiednio dobrze, to możemy śnić co chcemy, no nie? To jest trochę monkawu, ale z drugiej strony to jest tylko dlatego monkawu, że my mamy nieogarnięte te mózgi, nie? No bo w teorii... Ewan, no info chodzi o to, że Tobiasz mówi tam, że będzie na Twitchu streamował. No a ja się zapytałem czat, a Ewan, jak chodzi o info na Twitchu, to przecież wiem. A wszyscy cofnij, cofnij, ważne info, mega ważne info. Co jest to ważne info? Ale jestem, że stary normalnie oświadczył, że jest gejem, czy coś, on zmienia platformę, tak? Tak jak każdy YouTuber w 2020. Jezu, czat, pogers! No, mega, mega, to tylko to było? Ja pierdziałem, myślałem, że nie wiem, oświadczył, że jest gejem, czy coś. No to Tobiasz z głowy. Hej! No ale... Tobiasz SMP, no ale... Że fokus we dwójkę? Udajesz! No unlucky! Fokus na youtubera, nie? Króciutko! Dobra, chodź tu na pierak! Nie! Zemsta situ, zemsta situ! Ale no. Potem miesza ci się realny świat z tym w snach? Kacper? Osoby, które świadomie śnią, często mają przez to problemy psychiczne, które bardzo trudno jest wyleczyć. Czat, wiecie jaką trzeba mieć mocną psychikę, żeby z wami czasami wytrzymać? Wy myślicie, że czat, jak ale ktoś po ma co? Mieć mocną psychikę, tworzysz to ja. Sobie idealną rzeczywistość i nie będziesz chciał żyć w normalnym świecie. A no poza właśnie! Tam pozdrawiam. No czat, nigdy nie stworzę sobie tak idealnego świata, jak mógłbym mieć w snach. A co za różnica, czy to sen, czy jawa? Jest. I tak wszystko jest symulacją. Wy myślicie, że to, co się teraz dzieje, to jest prawda? To jest symulacja i tak. Czym jest w ogóle świat prawdziwy? Jak zdefiniować świat prawdziwy? Logan! Yes! No nie! Mądry kawu! Nie, no nie! A kto będzie o 19 streamował? No powiem tak, to już nie mój problem, nie? Ja już będę miał swój świat. W ogóle. Tylko wiecie, co jest najgorsze? Ja nie wiem, co ja bym miał robić w tym normalnym świecie. Mi się podoba to, co ja teraz robię. W sumie. No bo co? Co mam sobie wyobrazić? Że co, że jestem gdzieś na jakichś wakacjach, na mlaży? No przecież sobie mogę pojechać. Przecież to technicznie w sumie to mi się dobrze żyje. Z wami. Jest okej. Okay. W sensie, to nie jest tak, że jestem jakiś, nie wiem, torturowany w jakimś więzieniu i o Jezus, muszę sobie śnić o tym, że jestem wolny. No ja w to technicznie mogę robić, co chcę. Więc w sumie czemu nie? W sumie nic bym takiego nie śnił, takiego bardzo. Latanie jakieś supermoce. No niby tam, ale czat, ja jestem taki, że latanie to by mi się znudziło po jednym dniu, no nie? No bo co? Z łopaty i tam jest Mikols, siema Mikols. Bush, trollowałeś mi gierkę. W ogóle jedzonko wszystko z was mam. No Bush, leci Bush. Jakieś itemki, piposzaj? Nie. Chodź, ja mam dziewczyna, czat, dziewczyna. Myślisz, że to jest trudne mieć dziewczynę, tak? Pikax. Ale ta góra jest przewalona, co to jest? Ten tam włazi, ty. Zanim tam wbiję, muszę się w jedną... O, jest. Wie nam, że chce się wyposażyć. Nie, żeby tam jedyne co możesz sobie wyśnić wysportowaną sylwetkę, ale po co mi wysportowana sylwetka? Ma... Czat, to jest właśnie błędne koło, patrzcie. Wysportowana sylwetka byłaby mi potrzebna do czego? Do zarywania dziewczyn, tak? W tym śnie. Ale ja kontroluję ten sen. Mogę stworzyć kobiety, które chcą mnie takiego, jakim jestem, bo to i tak nie są prawdziwe kobiety, nie? Więc technicznie wracamy do punktu wyjścia. Po co mam sobie wyobrażać tą sylwetkę? Skoro mogę wyobrazić sobie świat, gdzie bycie ulanym jest pociągające, nie? Więc jakby, no błędne koło. Też? Aktualnie Kubi robi najlepiej. Gdzie ma Naja? Ja przez chwilę policzę na szczęście. Ej, Naja, umiesz śnić świadomie? Jeszcze tak szczerze. Uczymy się tego. Let's go.
No nie. Jest. Dobra, panowie, ta góra jest moja. A na randki się chodzi do Maka, ale idealnie. My się wczujemy tak, że my w ogóle o tym czasie zapomnimy. Też o tym myślałam ja kiedyś, no właśnie. Proszę się nie zbliżać do mnie. Dzień. Żelazo kopane. O, halo? O kurde, jaka pauza. Kurczę, brakuje mi jedzonka. Dead, a tu nie. Na pieraka widzę. Co? Tylko oni weszli sobie tam na górę. Mogą być. Ale nie mają setów. Ale że łóżka? Stary na smoka idzie. Jesteś 200 metrów nad ziemią. Forbid Dragon. No to trochę przegrałem grę. O kurde. Jakby tak pójść do Netherlinga, po to zagrać. Oho. Świadomy sen są spoko, dopóki nie ma się u koszmarów przez 2 tygodnie. No, no to czyli nieświadomy sen, S? S? Jak ty tak szybko biegasz? Nie patrzyłeś na F5? Przecież no wchodziłeś na górkę normalnie, nie? Ale nie, szczerze, totalnie czułem, to ja cały czas na shifcie byłem, totalnie czułem, miałem ej, poczucie. Ej, kurczę, ja czuję, że to może być spoko, to świadomy sny. Nie ma totalnie żelaza w tym cave'ie, to wiedziałem, co się śmieje. Bo Torek powiedział, że to jest niebezpieczne dlatego, że kiedyś może mi się pomylić realny świat z fejkowym. I na przykład pomyślę sobie... oglądałeś na Netflix Elca Mino. Nie oglądałem. Że pomylą mi się światy, na przykład wyskoczę przez okno, bo pomyślę, że mogę latać, no nie? Ale że 7 miesięcy, Evron wiadro. Ale to jest czat, czy aż tak by mi się na bani siadło? No przecież to jest, wiecie, są takie rzeczy, że chyba w snach zegarki dobrze nie działają. W sensie, spojrzysz na zegarek, masz 13, mrugniesz, spojrzysz na zegarek, masz 14, powiedzmy, pogadaj, no nie? Z Tchorkiem kiedyś opowiadał, że bawił się w świadome sny, ale w pewnym momencie mózg może nie rozróżniać, co jest snem, a co nie. Incepcja, bez skitu na czas, nie no. Patrzcie, ale w snach nie jest tak, że jest realnie, no możesz sobie wyobrazić sen, no nie? I w śnie masz kilka elementów, które widzisz, no nie? Trzeba sobie to powiedzieć. Jakby nie masz, jakby, nie wiem, wiecie o co chodzi, no nie? Czy nie? W sensie chodzi o to, że kurde, jak sobie pomyślę o śnie, który mi się śnił, to tam nie ma wszystkich elementów w tym śnie, które się zgadzają. Nie, ale... Szczerze? Ja tylko busza bym czuł w taki sposób, bez kitu. Nie mam pytań. Nie wiem, czemu mnie się usta... No właśnie, czat, to nie jest straszne, przepraszam, że tak pauzuję. To nie jest straszne, dlatego że czat, to jest nasza głowa, czaisz o co chodzi? Ty nie eksplorujesz jakichś obcych terenów, tylko swoją głowę trenujesz, czaisz? Dla sportu. Na drugi pas, a otworzyłem questy, no. Co? Bo spamię wszystkie to jest duże... straszne. O, Napierak, pow! Napierol. No może ten czas się już skończyć? Czy mi internet zrobił zoom? O kurde! O! Gdzie moje? A, żelazna siekiera. Jezu, Mikols, jaki ma dziwny ten, nie? Co z tego głosu napieraka? Nie. Mikols, dogadamy się. Dawaj. Nie, co ty zrobiłeś? U mnie świadomy jest to normalka, górze, bo same mi się robią. Tata, nie. Ja wiem, że to obudówkę. Ja tutaj domek robię. Dobra, zróbmy trade'a. Postawiasz łóżko, ja ci daję spokój. Dobra, ale odchodzisz stąd. Okej, okay, ja tylko biorę łóżko. O. Nara. Nara. Mikols ma piramidę, on może być stacked. A znalazłem ją tylko dlatego, że uciekałem przed napierakiem. Ebra, jakby zrobić świat, gdzie Naja nie ma chłopaka, tylko naprawdę brata. No, też było dobre. Napierak. Spoko. Wiedziałem, że można się liczyć. Dawsze mogę pomóc. Czemu ten czas nie może się już skończyć, no? Marzenie. Ale ingerowanie w fazę snu nie jest niczym zdrowym. Pamiętaj, że koniec końców jesteśmy tylko idealnie synchronizowanymi sygnałami nerwowymi w mózgu. To wszystko może ulec uszkodzeniu i degradacji. Okej, czat, mamy kogoś inteligentnego na czacie. Creeper mi spadł i rozumiecie, że wysadził mi wszystkie itemy? O nie! Nie wierzę w to. Nie ma piramidy. Czyli muszą być na tej górze. W określonym czasie, ale nie wiadomo jakim. Ja chciałem przyjąć taktykę, wezmę sobie piramidę. Co oglądasz? Actually, fajny pomysł. King of the Hill. Co tam, Diables? Ej, Diables, uczymy się śnić świadomie? Ja się boję, że jak ja się nauczę śnić świadomie, to przeczytasz na drugi dzień w gazetach, że ktoś magika zrobił. Najgorsze jest nie. To, że zazwyczaj, by się obudzić, muszę się zabić. Jak postawiasz historii Torka, Ewan, czy ty jesteś to serio mam takie wrażenie.
Ja mam sny rzadko, ale są tak rzeczywiste, że ich czasami nie rozróżniam, a najgorsze jest to, że zazwyczaj by się obudzić, muszę się zabić. No właśnie tak podobno się śni świadomo, wiesz? Nie, Jezus Maria, czy wy jesteście przetrzymani? Może trochę, a co? Żeby się na siłę wybudzić, pewnie musisz coś takiego zrobić, no ale organizm sam ci się obudzi po tych 8 godzinach, no ja pierdzielę. Przecież ja się w snach nie zabijam, a jakoś się budzę, no come on. Bo, ale tego nie wiesz, no. Może nie pamiętasz tego właśnie. Pamiętasz, co ci się śniło dzisiaj? Tak, pamiętam, doskonale pamiętam mój sen. Nie no zabijałem się, nie mogę opowiedzieć. Właśnie ty miałeś opowiedzieć sen, wczoraj nie powiedziałeś tego snu, jaki no, miałeś. No, ale Jezu, był Chat, miałem top 3 sen w moim życiu, naprawdę. Genialny. A nie mogę opowiedzieć. Ej, tak powiem ci off-topicowo, ten way out, tak mówisz, zarąbiście się kończy. W sensie smutno mi było, no, ale to co, fajny. Kończysz Siano, tak? Do randki no w ciemno kontakt? Przecież nie właśnie dzisiaj. Co? Do tego way outa. Ale przecież ty i tak z nią grasz w jakieś randomowe rzeczy, no to ja no nie gram. Szkoda po prostu, no ale jest jak jest. No nie, no jak obiecane, to obiecane. No, zobaczymy, zobaczymy. A ty za 15 minut, ej, Evron, ile powiedziałem? No co? Nie. Do tej pory nie spotkano się z przypadkiem negatywnego wpływu świadomego snu na zdrowie fizyczne i psychiczne. Jednak sceptycy podkreślają, że jeśli technika wywoływania snu zostanie źle dobrana, mogą pojawiać się skutki uboczne, na przykład zmęczenie, niewyspanie, a w skrajnych przypadkach dojść do zaburzeń funkcjonowania mózgu. Nie, no co? Pepone. Nie. O nie! O! Kurde, a w ogóle jak tam ten stało. Instagramek? Kurwi. No z dupy jest generalnie. Nadal nie odżył? Nie, no coś tam odżył, ale to zdziała jak gówno. Tobiasz, zostaw mnie, ja nie chcę się z tobą bić. Tobiasz, zostaw mnie. Zostaw to mnie. Co, czyli ci co przed, to już nie ten, czyli zostają ci co zostają. Nie, padłem. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. A nie miałeś wiaderka niczego? Nic nie miałem, bo ja od początku tam siedziałem. Łódką sobie mogę zleciać. Kamil, serio, świadomy sobie to nic fajnego. To nie ty kontrolujesz, co tam się dzieje, zazwyczaj to nie są przyjemne wydarzenia, najzwyklejsze koszmary, odczuwasz wszystko, jakbyś był na jawie, to jest duszenie, itp. Nie próbuj. Oj, Oliwia, jeszcze bardziej mnie kusisz, żeby to spróbować. Nie, no, że nawet w pojedynku nie chciałeś stoczyć ze mną? Ja miałem 3 serca. Na hita byłem. Czat, to jest w naszej bani. Nikt mnie nie zabija. Nikt mi nic nie robi, to jest w głowie, czat. Ja nie mówię wam... No czat, kusi mnie, żeby pojechać do Kazachstanu, a ludzie mówią, nie Evron, tam w Kazachstanie możesz dostać kulkę z kałacha w głowę. Ja wtedy mówię, no w sumie trochę nie warto ryzykować, to jest w bani. Czat, trzeba mieć wystarczy mocną psychikę, no nie? Czy mamy mocną psychikę? Ja mam wrażenie, że mam. Ja mam wrażenie, że mam. Czy ja mam voice activation? Nie mam. To odpalę, bo ta szmata już mnie od razu wyzywa, jak ja, kurde. Podsłuchuję na streamie. No właśnie, diables, no właśnie. No dlaczego się chcesz, żeby dzielić się informacjami? Tylko paraliż senny. To nieświadomy sen, tylko paraliż senny. Czat, robimy to. Fuck it. Fuck it. Bo mi się wydaje, że ja mam mocną psychikę. Mnie w ogóle ciężko, znaczy... Wiecie, to, że ja się szybko denerwuję na streamie, to nie znaczy, że wiecie. A to nie bardziej chodzi o to, że ludziom może się przestać chcieć żyć w normalnym życiu i cały dzień czekaliby, żeby pójść spać i istnieć w tym wyimaginowanym świecie i w ogóle przestaliby korzystać z prawdziwego życia. Pepot King. God damn it. Nie masz mocnej psychiki. Potrafisz krzyczeć na ludzi z czatu za samo nazwanie grubym. Czat. Nie, to nieprawda. To nie jest tak. Ja krzyczę na czat, bo jestem ekspresyjną osobą, ale jedno z drugim się nie łączy. I jak się obudziłem, to dalej się dusiłem. I co, przeżyłeś White Fennec? No właśnie, no to co gadasz mi? Słuchaj, duszenie to wiesz. Ewo. Ej, fajny ktoś Dragon Race zaproponował, wiesz? No. Zaraz wracam, napisał, że ma propozycję taką, żeby zagrać duo Dragon Race'a, czyli na przykład byłoby tak, że ty z Napierakiem, ja Torek z Buszem, Blaszka z Kubirem. I ty z Tobiasem, no tak? To ciekawe. Taki przykład napisał on, to nie, ale ja tylko, wiesz, dla mnie to jest obojętne, ja mogę być nawet z Blaszką, no mi to nie przeszkadza, no. Czy z Napierakiem, bardzo dobrze się dogadujemy. A i to koniec planu, tak? Tak, ale taki fajny, no coś innego, no nie? No, a co, nie podoba ci się, tak? Fajne, no. Nie, no podoba mi się, mega.
Z tego co słyszałem, istnieje coś takiego jak podróże astralne, w których opuszczamy swoje ciało i podróżujemy jako dusza bez ciała na innym świecie. Czat, to jest genialne. Czat, no co ja sobie nie, no nie mogę. Że ja muszę przekonywać ludzi. Czat. To jest genialny pomysł. Trenowanie swojego mózgu. No czat, w końcu umrzemy, już nie będziemy trenować swojego mózgu, nie? A to jest czat. To jest niezbadane terytorium, które siedzi nam w głowie. Eksperymenty ze świadomym snem zaczęłam parę lat temu. Były koszmary, były całkiem spoko sny. Aktualnie potrafię złapać świadomość w trakcie zwykłego snu. Nic złego mi się nie dzieje. A spanie jest pok. Ja raz mi się wydaje, chyba że zacząłem kontrolować swój sen, ale nie wiem, czy to po prostu nie był scenariusz snu, ale pamiętam, że byłem z jedną osobą w jednym miejscu i w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że ja nawet nie wiem, skąd ja się tu wziąłem, więc to musi być sen. I pomyślałem sobie, że żeby to zweryfikować, ta osoba musiałaby do mnie powiedzieć jakieś jedno słowo i powiedziała to jedno słowo. I ja wtedy sobie uświadomiłem, że to jest sen i jakby wpływałem na przebiegi tego snu. Ale może to był scenariusz tego snu od samego początku i mi się tylko wydawało, że ja go kontroluję, wiecie. A może faktycznie go kontroluję. Ajko, ale czy ty możesz, no dyskutuję. Jakieś zwierzątka? Nie! Zostaw! Ryzykujesz doznanie klaustrofobizmu, która jest istniejeciała astralne? Nie, zostaw! Na tyle, żeby nie próbować z tego więcej. Ja pierdzielę, takimi drobnymi hitami musiałem cię walić. Co miał na tyle? Zapierak jak mówi nie tym swoim pistoletem. Ja bym tu jeszcze się wywalił totalnie, jak ja się przestraszyłem. To są czat częstotliwości, które tylko nie topesz usłyszy. A, poison na 20 sekund. Fajnie jest. Ej, czemu ja cię tu hitować nie mogę? A możesz mi nie zabierać wody? Ty, Axli, w sumie ciekawy pomysł na ten na film. Ja się nie mogę tu hitować. Ja też! Dobra, co? O! A. Ja nie miałem. O! Usercny. Ja pierdzielę. Chodź tu na pierak! A bo oni nie tracą itemów? Nie, czekaj, co? Czy mam dalej ma tą siekierkę? Ja pierdzielę. Mam pomysł. Tracą? Dopiero, że ty mu straciłeś taktykę naszą. Chował w skrzyni. No ale kliknął respawn. Czat, no jak, patrz. Patrz, zginął. Ja nie miałem nic. Patrz. Zginął, kliknął respawn. A dobra, było cięcie. No jest. Sekundowe cięcie? Come on, byczku, no. Ja pierdzielę. Mam pomysł. Dopiero, że ty mu straciłeś taktykę naszą. Nie no, chłopy mówią, bo mówię respawn, bo mówię normalnie po angielsku. Nie, dobra, respawn klikał. A czat, a gramy dzisiaj w, nie wiem, w co, Counter-Strike, czy nie? A, czekaj, co? Ja... Nagle mówisz Counter-Strike'a? Czemu mówisz Counter-Strike'a? Mów co, Counter-Strike, no. No, respawn. Ja myślałem, że ja się czuję niebejka teraz. Ja myślałem, że ty powiedziałeś co, jeszcze się, chciałem się nie cieszyć. Nie mogę. No, teraz mi jest przykro. Serio. Razem to pokonamy. O matko. Wojtek, ty stąd, czemu ty wziąłeś stąd łyżko i sobie poszedł? To nie jest czat ja pierdziele, to nie jest antypolak. Jeżeli miałby wersję Minecrafta po polsku, to bym powiedział odrodzenie. Ale skoro klika w przycisk, który się nazywa respawn, no to czytam respawn po angielsku. Respawn. Byś teraz wygrał, jak będzie koniec czasu. Kubir, wręcz bez honoru, zabijasz mnie na lagu, no ty... Jakim lagu nie miałeś laga? Nie wiem laga. Nie miałeś nie lagu, będzie CS-a normalnie. Już nigdy. Nie wiem laga, pewnie. Nie, no, no a dzisiaj jest taki pożegnalny, proszę. Wojtek, White Pepo Happy. Jakie jest najfajniejsze imię męskie? Dajesz. Michał. Nie. Michał to jest takie basic być. Ebro, nie baw się w jakiejś ty sprawdzonej wycieczkę do Peru, udał się rytuał Auschwitz, to dopiero jest powalone przyczyny. Nie, no nie mogę! Jakiś rytuał nawet nie potrafię wypowiedzieć. Nie wiem, ja sobie zszedłem z tej góry. Poszedłem sobie szukać kogoś. Teta, defta. Nie, ty masz mnie za... Nie, nie mam szans. No to nie wiem, ja muszę itemki sobie ogarnąć. Powiesz easy? Jedna żelazo, tarcza. Kajetan, to jest najlepsze imię? No skąd Wiktor? Kopał całe Artur. Żelazo z tej mapy. Jak jest najlepsze imię męskie? Jakub?
Dzięki, Naja, dzięki. Naja napisała Kamil. S? Ciężkie to będzie. Nie, ona chciała powiedzieć Kamil. Moim zdaniem najlepsze imię. Zaczęła, tak? Powiem ci tak, Diables. A Siana jak do ciebie mówi? Debilu? A nie, gruby do ciebie mówi. Siema, Wiki! A, że Wiki na czas... No i co z tego? A może ja lubię, jak mówi do mnie gruby? No, ty lubisz, nie? Może motywuje mnie do tego, żeby pójść na siłownię, a nie mówić, że pójdę na siłownię Trollface przez 2 lata. Ja bym powiedział... Nie. Ja powiedziałem, że jestem za stary na siłownię. O, to ciekawe, bo jesteś starszy od ciebie. No to... to też chyba nie pójdziesz w takim razie. No jest jak jest. Statki się wystakowa. No, życie takie jest już, Diablesi. Oj, no. Tak. Kiedyś ja pójdę! Z kolegami z zespołu wracałem do domku po treningu. Rok później na obozie to się wydarzyło. Szliśmy do tego samego domku, w tym samym składzie i rozmawiając na ten sam temat. Potem miałem jeszcze 2 takie sytuacje z wizjami. Ja ostatnio miałem coś takiego, że doskonale wiedziałem, ale jak to się dzieje? Ej, nie, dobra. Niech mi ktoś wytłumaczy logicznie déjà vu, bo po prostu doskonale wiedziałem, co się wydarzy. To jest błąd w symulacji. Śni ci się coś z przyszłości, a nie przeszłości. To jest błąd w jakimś normalnie czat rozumu... Ja nie wiem. Nie wiem nawet w czym. W czymś! O nie, burz. A miałeś kiedyś coś takiego, ja wiedziałem, co się wydarzyło w twoim życiu i miałeś takie, kurczę, ja już to kiedyś przeżyłem. No o tym mówię. A. Nie no, bo ja czat, powiedzmy sobie szczerze. Zespawnowaliśmy się na jakiejś randomowej planecie, wiszącej randomowo nawet nie wiadomo gdzie. Przecież to czat, to musi być program, bo to jest jakby za bardzo z dupy. Jak mówię o świadomych snach, każdy ma monkę w. Ale jak powiem, że jesteśmy na jakiejś kuli, w jakimś, nie wiem, jakiejś pustce, w ogóle nawet nie wiadomo gdzie to jest, to a, spoko, nie ma problemu, to tylko nasza planeta. A, okej, nie ma problemu. A chłopy się boją własnej głowy, nie no, nie mogę. Słuchajcie mnie. No wiesz, nigdy nie wiesz, co ci po siedzi, no nie? Ja pierdzielę. Dobra, koniec, monka. Jest! Jest! Co? Dobra, zaczynamy grać dalej. Jaki Bush miał staw? Kule, kule. No, czarny ma staw. Jąknij mu rzeczy! Tajs, Shigera! Będzie ciężko. Nie, stary uciekł. No jaki sojusz? Co to było? Ja cię nie chytałem. Czekaj, bez żelaza mam. Nie. O! Ale że Mikol teraz ma wszystko? To wiesz, to jest. Uciekłem. Co jest? Gdzie on ma to łóżko? Bush, widziałeś, gdzie on ma łóżko? Siema też! Gdzieś tu je ma. A Bush nie padł? Zrobiła teraz. Czyli nie jest na sobie. Ja myślę, że déjà vu chodzi o to, że to jest sytuacja, którą już przeżyłeś w poprzednim życiu. Nie. Słuchajcie, czat. Ej, to może się skończyć. W poprzednim życiu. A jak uważasz, było jakieś poprzednie życie, czy to jest twoje pierwsze życie? Jakie poprzednie życie? Ludzie myślą, że my jesteśmy jakimiś nad istotami. Stary, my jesteśmy jakąś sklejką mięśni i żył i krwi. No, kolejne życie, tak. A myślisz, że nie wiem, że mrówka, którą zdeptałeś na chodniku, miała jakieś poprzednie życie kiedyś? Stary, to jest po prostu losowe. Jak jakieś meduzy, które se pływają w wodzie. To, że akurat mamy troszeczkę więcej IQ niż ośmiornica, nie znaczy, że my jesteśmy jakimiś nadludźmi astralnymi istotami. No stary. Ja pierdzielę. Ale ja pierdzielę, to masz HP. Nie! A zastanawiałeś się kiedyś, co jest po śmierci? Ja pierdzielę. Tak, zastanawiałem. I co ci przyszło w tych rozmyślaniach? Co sprawdziłem? To jest moje drugie życie. O, to ciekawe. A jaki był pierwszy? Byłeś tą mrówką, którą sam zdeptałeś, czy jak to było? Byłem chudy. Teraz stwierdziłem, że zobaczę, jak jest po tej drugiej stronie. To jednak to był basen, wiesz, że byłeś chudy. Słuchaj, szmato. Zakłamana. No to przyjacielu. Co tam, jak sam z krewaturą na łóżku? Ja pierdzielę. To przecież jakiś powiem! Nie. No? Ale, że w lekarni... No, ja następnym razem się po prostu nie przyznam, no. Chciałem być fair. Chciałem być fair, więc kłamałem. Byłem wtedy naprawdę przyparty do muru, było mi przykro, bo na mnie siedliście wszyscy we trójkę, to po prostu ile kilogramów miałem na sobie i... Zmienia temat. Dobra, siła. Dooglądamy. Nie. O! Ale że wiadra! Nie, co ja zrobiłem? Nie, co ja zrobiłem? O!
Gdybym wiedział, gdzie one są. No co? Nie, no napierak! Trolle. Nice. Jak coś napierak, to on ma całe dwa sety. Nie, czekajcie, bo ja wiem, że już nie chcę pauzować, ale czekajcie. Deja widziała w ten sposób, że informacja trafia do naszej głowy dwa razy, głównie przez zmęczenie, i mózg sam sobie musi wytłumaczyć swój błąd, więc mówi, hej, to już było, a po prostu info padło dwa razy. Nie padło dwa razy info! Ja dzień wcześniej wiedziałem, co się wydarzy! Nie może być coś takiego, że info trafia dwa razy! Żelazne. Co? Ja pierdziele, mi bije serce. No szybko, 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 żeby czas się nie stać. O! I podwójne, potrójne! Damn! Poczwórne! Zabijcie go! Po piątne! Ja pierdziele, co jest? Dawaj napierak. Ale że Timmy? Co? Dawaj napierak, co już? Jest jak jest. Minecraft. Jaka muzyka! Tam rozwaliłeś to łóżko? Nie, nie rozwaliłem, on ma. Ej, ale co jest? Czemu się nie bijecie? Dawaj go. O! Ej, ale czemu się nie bijecie? Ale co jest? Ile on ma życia, napierak? Nie wiem, on dostał kryta z siekiery. Dobra, ja wycofuję. Jeszcze mnie tam nie ma. Ale hello. Lipa. Nikos. Co, tam była twoja baza? Wyszedłeś z mojej bazy tam chyba, nie? No tak, ja się dziwię, co to jest. Okej, koniec czasu. Co? Jest! Jest! Koniec? Stary se przy upsiu! Ej, dobry challenge dla mnie! Actually dobry challenge dla mnie! Fajny w sumie pomysł! Hype! Fajny, fajny! Fajny, no ale... Powiem tak, można by to pewnie jakoś lepiej ograć. Ale fajny pomysł nawet. Evron, świadomy sen może trwać na przykład 100 lat, a IRL ma na przykład 8 sekund. Nie, no trzymajcie mnie, widzę z tymi teoriami. No to git chyba, czyli nie? Czyli żyjesz 100 lat czyli dłużej. Czyli żyjesz 100 lat dłużej. Jakieś filmy o snach? Ebro, a co jeżeli teraz mamy taki skrólik, a gdy umrzemy, przebudzimy się na sobie prawdziwe życie? To pewnie tak jest. Ej, ale bez kitu, wiesz, na przykład masz świadomy sen i jesteś w nim od początku do końca, aha, więc umierasz ze starości i później się budzi i mówisz, Boże, przeżyłem już jedne życie i mam teraz drugie. S? 3 lata po KC, czat 3. To co, czat? Fuck it! Po intrze, czy jeszcze coś z intra bierzemy? Czekajcie, gdzie jest? Jeszcze brakuje jednej księżniczki. Jakby to hymn chłopaków było. Ale że 36 miesięcy, skończaj 3 lata! 3 lata, widzowie! Dzisiejsze sen ragef. A będzie jak nie mogę. Na 3 lata? No właśnie, kurczę. Hymn chłopaków sobie ustaw. No, a jest? No jak będzie skończony. No właśnie. O, jak będzie skończony. Testuję leginsy z sieciówek, a Rez coś wrzucił? Jest! Zasłonił mi oczy i wywiózł. To była gruba niespodzianka. To możemy, póki Torka nie ma, o której będzie Torek? Nie wiadomo, nie? Powiem tak, Yoshi. Ten film to trochę skam. Na moze Monopoly. Który? Ten Rez jego najnowszy. Tak? O ta. Boże! Ups! Tak już po ściętach, nie? Zobaczmy w takim razie, co Evron powie na mój temat. Siema, siema, Evron. W dzisiejszym odcinku... Ej, wiecie, czemu ten film jest taki cichy? Czy ja jestem taki... że wydamy sobie nawet kilka tysięcy złotych. Czemu ten film jest taki cichy? Będziemy donatować topowych i nie tylko streamerów na Twitchu. Jak dobrze wiecie, od paru miesięcy robię już content właśnie z donatowania i w sumie bardzo się wam to podoba. A jako, że ostatnio niektórzy zaczęli ode mnie kraść, ale nieładnie. Cicho. No i panowie, będzie dramka jakaś mi się wydaje. Oj, nie od niego kopiuję, czekajcie. O, kurde, dobra. No postanowiłem zrobić coś takiego jak mój drogi. Ale cichy film. Również jest złodziejaszkiem. Czekajcie, zobaczymy to na moją, bo całego takiego cichego. Czy to ja jestem tutaj? Toma, to będzie, dziękuję. Bardzo oglądanie.